Dobry wieczór. W czwartek 5 września Rafał Kulik zapraszam na ostatnie dziś wydanie Silesia Flash. Ogromny pożar w Koniecpolu. Spłynęło 2000 metrów kwadratowych terenu zakładu przetwarzania odpadów do produkcji paliw alternatywnych. Ogień pojawił się w środę wieczorem, a jego dogaszanie strażacy kontynuowali jeszcze dziś. Nie ma zagrożenia dla mieszkańców i środowiska. W kulminacyjnym momencie z ogniem walczyło kilkadziesiąt zastępów państwowej i ochotniczych straży pożarnych. Łącznie ponad 100 strażaków. Na miejscu była Fatima Orlińska. To jedna z trudniejszych akcji gaśniczych, przekazał dziś oficer prasowy Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie. Spłonął magazyn z odpadami wykorzystywanymi do produkcji paliw alternatywnych. Dym, który jeszcze w czwartek widoczny był z kilkunastu kilometrów od miejsca akcji, według tego, co przekazał rano wojewoda śląski, nie stanowi zagrożenia dla okolicznych mieszkańców. Ci jednak mają co do tego wątpliwości. Oficjalnie jest nam wiadomo, wszystkim mieszkańcom, że przerabiają tutaj odpady drewna. Kiedyś nawet przerabiali grube bale drewne, czyli na te fiury i wywozili do elektrowni. W tej chwili przerabiają takie rzeczywiście odpady drewna, ale o plastiku nic się nie mówi. W zakładzie składowane było nie tylko drewno, ale również folie, tworzywa sztuczne i tekstylia. Od samego rana na miejscu pracowały służby Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska, sanepid i pluton ratownictwa chemicznego. Przyczyny pożaru będzie wyjaśniała policja. Wstępnie można wykluczyć udział osób trzecich. Po przyjeździe pierwszych zastępów Państwowej Straży Pożarnej już o godzinie 21:00 okazało się, że pożarem jest już objęta hala do produkcji z częścią materiału wsadu, który tam znajdował się również na tej hali, i pożar szybko rozprzestrzenił się na sąsiadujące z tą halą inne składowiska tego materiału palnego. O godzinie 3:50 można powiedzieć nad ranem albo późno w nocy, uznaliśmy, że pożar jest już opanowany. Do tych działań również została zaangażowana jednostka specjalistycznej grupy chemiczno-ekologiczne Katowice-Piotrowice, która bada nadal zawartość atmosfery. W momencie pojawienia się pożaru na terenie zakładu przebywali pracownicy, jednak na szczęście nikomu nic się nie stało. Służby dziś przekazują, aby możliwie ograniczyć przebywanie na zewnątrz, choć informują, że zagrożenie dla zdrowia nie istnieje. Sanepid na bieżąco monitoruje ujęcia wody pitnej oraz pobliskie cieki. Do tej pory nie wykryto przekroczenia norm ani śladu niebezpiecznych substancji. Takie badania stanu środowiska w dalszym ciągu będą prowadzone, zarówno jeżeli chodzi o stan atmosfery. Rozpocznie się kontrola Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska. Zajmie się wszystkimi kwestiami związanymi z procesem tutaj przetwarzania produktów. Dziś burmistrz Koniecpola wydał zalecenie, by w pobliskich szkołach skrócono czas trwania lekcji do 30 minut. Zalecenie obowiązuje do piątku. Wojewoda przypomniał, że do podobnego pożaru doszło w 2019 roku. Wtedy był to samozapłon. Straty wstępnie szacowane są na kilka milionów złotych. Czterech górników w szpitalu, 11 osób podniosło obrażenia. To bilans wstrząsu w kopalni Staszic Wujek w Katowicach. Prace na tym obszarze zostały wstrzymane. Polska Grupa Górnicza zapewnia jednak, że życiu poszkodowanych nic nie zagraża. Fatima Orlińska. Dziś jeszcze zbyt wcześnie, by mówić o przyczynach wstrząsu, do którego doszło w środowy wieczór w kopalni węgla kamiennego Murcki Staszic. Trzech z 11 poszkodowanych górników wciąż przebywa w szpitalach na terenie Katowic. Większość z nich miała otarcia i drobne stuczenia. Pracownik, który doznał najpoważniejszego urazu, trafił pod opiekę lekarzy ze złamaniem nogi. To było na poziomie 900 metrów. Teren ten został wyłączony z eksploatacji. W najbliższym czasie zostanie przeprowadzona wizja lokalna, natomiast pozostały obszar zakładu pracuje normalnie. Jak przekazał dyrektor Departamentu Górnictwa Podziemnego Wyższego Urzędu Górniczego, mają być podjęte ustalenia, jakie kryteria mają być spełnione, by na terenie wypadku można było przeprowadzić oględziny. Te wstępnie planowane są na piątek rano. Przyczynami wstrząsów są procesy zachodzące w górotworze, czyli albo łamanie się skał, albo ich ruch w postaci przesuwania. To są takie zjawiska podchodzące pod wiedzę nauki nazwaną geofizyką. Generalnie procesy zachodzące w utworach skalnych w górotworze. W tej chwili rejon jest zabezpieczony przed wejściem osób postronnych. Prawdopodobnie już się skończyło albo jeszcze trwa analiza tego, co się wydarzyło w zakładzie górniczym na kopalni. Tylko w tym roku na terenie polskich kopalni doszło do ponad 1300 wypadków, w których 12 osób poniosło śmierć, a jedna osoba została ciężko ranna. Większość z tych zdarzeń miała miejsce w kopalniach węgla kamiennego.
Jak będzie wyglądało województwo śląskie za kilka, kilkanaście lat? Czy przemysł wydobywczy zejdzie na drugi plan i zastąpią go nowe źródła energii, takie jak słońce czy wiatr? Jak zatem będzie przebiegać zielona transformacja regionu? Czy staniemy się centrum nauki lub biznesu? To dużo pytań, na które w Katowicach szukała dziś odpowiedzi Karolina Komada, gdzie z jednej strony odbywają się targi Expo, a z drugiej Ministerstwo Przemysłu i posłowie z regionu dyskutują na temat wykorzystania Funduszu Sprawiedliwej Transformacji. Miejsce, w którym przeszłość łączy się z przyszłością. Z jednej strony nowe inwestycje, budynki i rozwój, a z drugiej tłum ludzi rozmawiający o tym, co już powoli przemija. Bo wśród dominujących tematów rozmów branży górniczej na targach Expo Katowice rozwiązania przyszłości i nowe podejście do źródeł energii. Są gospodarstwa rolne przede wszystkim, gdzie mają małe strumyki czy nawet rzeczki przepływające przez posesję. I tutaj zainstalowanie małego generatora wodnego, który produkuje prąd dzień i noc, no to jest doskonałą sprawą. Więc dlatego my też jako firma pracujemy nad takimi urządzeniami dokładnie do takich celów, tak? bo to mówimy o zasilaniu dokładnie domostw i to nie tylko domostw takich, że tak powiem, ekskluzywnych domów w miastach, ale również w gospodarstwach wiejskich. Takie innowacyjne rozwiązania mają zagościć w polskich domach w ciągu najbliższych kilku lat, choć transformacja regionu potrwa zdecydowanie dłużej. Stopniowe wygaszanie kopalń i przekwalifikowanie pracowników nie tylko górników, ale fachowców z branży okołogórniczej może trwać nawet kilkanaście lat. Jest to jednak kosztowne, dlatego kluczowe są tu środki z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji. Tworzenie nowych miejsc pracy, wsparcie biznesu, też odnawialne źródła energii, samą edukację, też odnowę środowiska naturalnego, które jest zdegradowane w związku z działalnością górniczą. Dzięki funduszowi tereny pokopalniane są przekształcane w tereny mieszkalne czy kulturalne. Tak się stało m.in. z terenami pokopalni Wieczorek. Powstanie tam hub gamingowo-technologiczny. Mimo nowej funkcji pamięć o górnictwie ma pozostać żywa. Trząt takiego myślenia kulturowego o górnictwie ciągle będzie obecny na Śląsku. Bardzo ważne jest to, żeby skupić się na bardzo silnych stronach województwa śląskiego. Na innowacyjnych technologiach, na medycynie, na rozwijających się uniwersytetach. Górnictwo na Śląsku będzie wciąż ważne, będziemy mieć je w pamięci. W ciągu najbliższych kilkunastu, kilkudziesięciu lat stopniowo kopalnie stracą na znaczeniu. Dlatego choćby, że zmieni się po prostu miks energetyczny. Natomiast Śląsk bez funkcjonujących kopalń jest możliwy, jest realny i to jest takie patrzenie po prostu do przodu. Województwo śląskie w perspektywie finansowej na lata 2021-2027 otrzymało z Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji ponad 2 miliardy złotych. Jest tylko jeden problem. Przyszłość funduszu jest niepewna. Jak twierdzi Ministerstwo Przemysłu, pojawiają się odmienne poglądy związane z jego utrzymaniem. Fundusz Sprawiedliwej Transformacji był utrzymany jako odrębny fundusz. Naszym zdaniem łączenie tego funduszu na przykład z polityką spójności będzie ze szkodą dla regionów górniczych. Odrębnym funduszem, tak żeby transformacja i regiony górnicze nie tylko w Polsce, ale w ogóle w Unii były faktycznie zauważone. Jak dodaje ministerstwo, fundusz powinien być utrzymany, jednak wciąż nie wiadomo, kto zawalczy o pozyskanie kolejnych środków. Na ten moment Fundusz Transformacji Województwa Śląskiego nie ma nawet swojego prezesa. Reklamówka, a w niej granaty, zapalniki i naboje. To trofeum, jakie zdobył jeden z wędkarzy z Bytomia. Nie wiadomo, jak te przedmioty znalazły się w wodzie. Nie wiadomo też, przynajmniej na razie, do kogo należały. Przy okazji tej sprawy policjanci przypominają, że w przypadku odkrycia niewypałów i niewybuchów należy natychmiast ich powiadomić. W środę po południu dyżurny bytomskiej komendy odebrał zgłoszenie od mężczyzny, który w jednym z bytomskich zbiorników wodnych natknął się na przedmioty przypominające granaty. Policyjny pirotechnik zidentyfikował znalezisko i okazało się, że ze zbiornika wodnego wyłowione zostały 4 skorupy granatów, 2 zapalniki, 3 petardy i kilkanaście sztuk naboi. Korpusy granatów nie stanowiły zagrożenia, natomiast zapalniki i petardy już tak, zostały zneutralizowane. Ryk silników, zapach paliwa, ogromne ryzyko i wielkie emocje. Już wkrótce to wszystko na Stadionie Śląskim. Po meczach piłki nożnej i memoriale Kamili Skolimowskiej przyszedł czas na żużel. To w kotle czarownic poznamy mistrza Europy. Już 21 września odbędzie się bowiem tam Tauron Speedway European Championship. Karolina Komada. Śladów po memoriale Kamili Skolimowskiej już nie ma. Jest za to bieżnia lekkoatletyczna, która już wkrótce zmieni swoją funkcję, a trybuny po raz kolejny wypełnią się kibicami żużla.
Po 5 latach przerwy mistrzowski żużel wraca na Śląsk. W wielkim finale Tauron Speedway Euro Championship zobaczymy m.in. Kacpra Worynę pochodzącego z Rybnika. Na pewno będzie mi być może lżej jadąc ze świadomością, że część stadionu mi kibicuje troszkę mocniej, także na to liczę. Liczę na to, że ten stadion się wypełni po brzegi, bo to jest taką esencją, można powiedzieć, tego naszej dyscypliny, a zwłaszcza takie wydarzenie jak finał i jazda o najwyższe cele uskrzydla. Uskrzydlać może też fakt, że droga do zwycięstwa ciągle jest otwarta. Rybniczanin w klasyfikacji generalnej po trzech turniejach traci tylko 6 punktów do lidera Andrzeja Lebiediewa, a jeżeli ryk silników przypadnie do gustu kibicom, to jest szansa, że turniej na stałe zagości w kalendarium Stadionu Śląskiego. Organizacja imprezy na stadionie, który jest mekką sportu żużlowego, bo cała historia polskiego żużla zaczynała się tutaj, chociażby od złotego medalu Jerzego Szczekiela. Także wierzymy, że tak, że to nie będzie tylko jednorazowy strzał po tej kilkuletniej przerwie, bo w 2018-2019 roku byliśmy, tylko że faktycznie uda się zarazić Śląsk, to serce Śląska Speedwayem i zawody Tauron Speedway Euro Championship czy inne, które organizujemy, będą miały tutaj swoje miejsce. Zawody mogą się odbyć dopiero, gdy zostanie zwieziona nawierzchnia, a dokładnie 5000 ton specjalnej nawierzchni, co oznacza prawie 300 ciężarówek. Mimo metamorfozy dyrektor stadionu jest optymistycznie nastawiony do zawodów. Skłamałbym, gdybym stwierdził, że nie mamy obaw, jeżeli chodzi o uszkodzenia. Jest to element, ryzyko, które podejmujemy. Natomiast Stadion Śląski jest dla wszystkich. Stadion Śląski jest dla miłośników koncertów, piłki nożnej, żużla, lekkiej atletyki. Także jesteśmy po to, aby dostarczać frajdy mieszkańcom naszego województwa. O tytuł Mistrza Europy powalczy 18 zawodników, w tym 6 Polaków. To było ostatnie dziś wydanie Silesia Flash. W imieniu Grzegorza Żądły zapraszam na kolejne już jutro. Spokojnej nocy, dobranoc.